Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom kanału Podróż bez paszportu. Ze mną jest pan generał, były dowódca wojsk lądowych, generał Waldemar Skrzypczak. Panie generale, dzień dobry, bardzo mi miło. Witam pana, dobry wieczór państwu, witam. Na początku oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału, do odwiedzin częstych na kanale, bo my relacjonujemy to, co dzieje się na wschodzie na bieżąco. Rosjanie w popłochu, trwa 199. bardzo ważny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraińska ofensywa pod Charkowem się rozpędza, tak moglibyśmy powiedzieć. Panie generale, czy pan jest zaskoczony tymi efektami? Efektami na pewno tak. Nie sądziłem, że tak szybko Ukraińcy przełamią obronę na prawym skrzydle zgrupowania uderzeniowego, które uderzało od północy na Donbas, na Ługdonbaski. Okazało się, że te pozycje dwie tam w sumie były obsadzone przez wojsko, można by rzec, trzeciej lub nawet czwartej kategorii. A zatem ta obrona szybko pękła i stąd takie powodzenie w przestrzeni operacyjnej armii ukraińskiej. Wydaje się, że tak będą szli, aż dojdą do łuku rzek Oskil i Siewierski Doniec, gdzie prawdopodobnie Rosjanie pospiesznie szykują obronę na tych dwóch rzekach w obawie przed rozwinięciem powodzenia w kierunku wschodnim w celu odbicia całego obwodu charkowskiego. Znaczy ja przewidywałem, że ten kierunek będzie drugim kierunkiem po chersońskim kierunku, gdzie uważałem, że ten kierunek charkowski będzie kierunkiem pomocniczym. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Ukraińcy za wszelką cenę chcieli zdezorganizować natarcie armii rosyjskiej od północy na Donbas i to robili, bo to nie jest pierwsza próba przełamania obrony na tym kierunku, w kierunku na Bałakłaje, bo o tą miejscowość toczone były walki już w miesiącu maju i czerwcu. Zatem tych prób było kilka. Nie było do tego warunku, bo były lepsze wojska. Te wojska zostały stamtąd zabrane na kierunek prawdopodobnie południowy, a te pozycje obsadziły wojska, może tak jak powiedziałem wcześniej, trzeciej, czwartej kategorii, stąd takie powodzenie armii ukraińskiej, tym bardziej, że Ukraińcy mieli dokładne rozeznanie, a otrzymali informacje na pewno od lokalsów, którzy mówili o rotacji wojsk i jaki charakter miała ta rotacja, czyli że przyszło same wojsko i to pozwoliło Ukraińcom zaplanować tą operację, stąd takie powodzenie tej operacji. Drugi cel to było poza tym celem uderzenia w to zgrupowanie uderzeniowe, które waliło w Ługdonbaskie od północy, było odrzucenie Rosjan od Charkowa na większą odległość, żeby Rosjanie nie mogli ogniem artylerii, ogniem rakiet obezwładniać, znaczy niszczyć w ogóle miasta, tak jak do tej pory to miało miejsce. Wydaje się, że ten cel wstępnie już osiągnęli tym, co do tej pory zrobili. Pojawiają się informacje o tym, że siły zbrojne Ukrainy wkroczyły na lotnisko w Doniecku. To jest imponujące. Znaczy generalnie tak, tam w kierunku Doniecka Rosjanie uderzali cały czas, znaczy przepraszam, Ukraińcy uderzali cały czas, ponieważ nie wiem, czy wszyscy zauważyli to, że impet uderzenia armii rosyjskiej w kierunku Doniecka, czyli Awdijewki, on bardzo w przestrzeni ostatnich dni bardzo osłabł. Wynika to z tego, co wcześniej mówiliśmy, że część wojsk została przegrupowana na kierunek południowy, gdzie Rosjanie obsadzają rzekę Dniepr w obawie, że Ukraińcy rozwiną powodzenie na przeciółku chersońskim i będą chcieli nie sforsować, to co pozwoli im rozwinąć operację w kierunku na Krym, co byłoby dla Rosjan katastrofą. Stąd te kontrataki na kierunku między innymi Doniecka, one pozbawiają zdolności Rosjan do prowadzenia operacji, która zmierzała do zajęcia całości obwodu donieckiego. Panie generale, może pytanie laika, ale w takim razie, jeżeli mówimy o odwrocie sił rosyjskich, to co dalej właściwie z tym wojskiem rosyjskim? To znaczy, gdzie te wojsko będzie, gdzie ci żołnierze będą mogli się czuć bezpiecznie, gdzie właściwie Rosjanie będą w jakiś sposób chcieli zatrzymać ten pochód Ukraińców? Znaczy generalnie Rosjanie nigdzie nie mogą, będąc na terytorium Ukrainy, czuć się bezpiecznie. Ukraińcy im to zapewnią, na pewno. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Rosjanie generalnie od kilku dni wzdłuż całego frontu, czyli na całym froncie przychodzą do obrony, bo widzą wyraźnie, że potencjał armii ukraińskiej jest zdolny do wykonywania takich zwrotów zaczepnych, jak ten, który ma miejsce od kilku dni na kierunku Izjumskim. W związku z tym oni obawiają się większej liczby uderzeń, takich, które mogą absolutnie przełamać obronę rosyjską i wywołać poważny chaos w funkcjonowaniu armii rosyjskiej na terenach okupowanych. Świadczy o tym między innymi fakt, że podchodzą pod Donieck, na lotnisko koło Doniecka, że postęp na kierunku chersońskim jest cały czas i w zasadzie
w tej chwili Rosjanie nie są w stanie zatrzymać tego natarcia większymi siłami, ponieważ oni nie mają odwodów operacyjnych. Oni na kierunek Iziumski, na rzekę Oskił i Siewierski Doniec ściągają wojska z Białgorodu, spod Białgorodu i spod Kurska, gdzie szykowali kolejne siły do wzmocnienia swoich sił, czyli otwarzali odwody operacyjne. Oni nie osiągnęły tej odwody jeszcze gotowości, a już muszą iść do walki, bo jest taka potrzeba. Rosjanie, bym powiedział, rozpaczliwie łatają dziury w ugrupowaniu swoim, które to dziury czy wyłomy robią Ukraińcy. I na tą chwilę, moim zdaniem, rosyjscy dowódcy nie mają koncepcji, jak załamać natarcie armii ukraińskiej na kilku kierunkach, czyli na kierunku Iziumskim, Donieckim czy na Chersońskim. I to poważnie zakłóca funkcjonowanie armii rosyjskiej. I moim zdaniem Rosjanie będą szukali możliwości przejścia do obrony na dogodnych rubieżach terenowych w oparciu o rzeki, o wzgórze jakieś kluczowe, o miejscowości, żeby nie dopuścić do rozwinięcia operacji i powodzenia tej operacji armii ukraińskiej. Choć moim zdaniem Ukraińcy jeszcze nie powiedzieli swojego jakby ostatniego słowa i jeszcze nie wyprowadzili głównego uderzenia, które moim zdaniem będzie uderzeniem idącym w kierunku Morza Azowskiego w celu przerwania korytarza lądowego między Rosją i Krymem, co pozwoli Ukraińcom osiągnąć, poza tym, że dojdą do brzegu Morza Azowskiego, jeszcze dwa cele. Rozbić zgrupowanie uderzeniowe armii rosyjskiej, którą uderzało od wschodu na Łuk Donbaski. Drugie, okrążyć wojska rosyjskie znajdujące się na południowym kierunku, odcinając je od Krymu. Mm-hmm. Czyli tak wnioskuję po wypowiedzi pana generała, że Rosjanie po prostu dali się zwieść. Znaczy Rosjanie generalnie się wyczerpali. Wie pan, to jest jedna rzecz, że udało się Ukraińcom operacja myląca, ale to wynika z tego, że mają przewagę informacyjną, przewagę rozpoznawczą, pracują na ich korzyść lokalsi, mają swój ruch oporu, mają pełny zakres informacji, który jest niezbędny do planowania operacji, prognozowania rozwoju sytuacji operacyjnej. Natomiast Rosjanie przez swoją bezmyślność, złe prowadzenie operacji, złe dowodzenie, złe funkcjonowanie sił zbrojnych doprowadzili do tego, że armia się wyczerpała i Rosjanie nie mają w tej chwili sił do tego, żeby te dziury łatać i nie wiem, jak oni to zrobią, ale moim zdaniem, jeżeli uda się Ukraińcom rozwinąć operację, Rosjanie wpadną w panikę, wpadną w popłoch, zaczną się cofać, co zmusi Rosjan do przekonywania Żeleńskiego, żeby chciał z nimi rozmawiać. Ale moim zdaniem, jeżeli by powodzenie miała operacja ukraińska, niech Ukraińcy z nikim do stołu nie siadają, dopóki Rosjanie nie wywieszą białej flagi przez te wojska, które są na terytorium Ukrainy. Cztery rzeczywiście bardzo ważne dni. Rozumiem tutaj, że Ukraińcy długo, długo, bardzo długo oszczędzali swoje siły. Uznali, że warto zaatakować. To są te cztery dni, w których rzeczywiście widzimy te to rzeczywistość na froncie, o tym, jak to wygląda. Co może być takim właściwie punktem kulminacyjnym? To znaczy, jakie dzisiaj są cele strategiczne, nazwijmy to Ukrainy? Odzyskanie, rozumiem, całego terytorium. Czy to właściwie jest możliwe? No, jeżeli tak, to w jakim czasie? Generalnie wracając jeszcze do Ukraińców, wydaje się, że na kierunku północnym Ukraińcy są sami zaskoczeni, że udało im się tak łatwo wejść w tą przestrzeń operacyjną na północ od Iziumu i robić zgrupowanie rosyjskie. Tylko że jest jedna rzecz bardzo istotna. Ukraińcy moim zdaniem nie mają tyle sił, aby to zgrupowanie iziumskie całkowicie okrążyć. Bo okrążenie wojsk to jest bardzo poważne przedsięwzięcie organizacyjne dla tych sił, które okrążają tak duże zgrupowanie uderzeniowe armii rosyjskiej. Więc to muszą Ukraińcy wiedzieć, że to pochłonie duży potencjał ich wojsk, to prowadzenie działań okrążających, a jednocześnie zabezpieczających ten zewnętrzny pierścień okrążenia, który muszą Ukraińcy też zabezpieczyć przed atakami armii rosyjskiej. Ale to jest temat już tej perspektywy kilku dni, które są przed Ukraińcami na kierunku Iziumskim. Natomiast głównym celem oczywiście dla Ukraińców to jest rozbicie wojsk rosyjskich i opanowanie, i odzyskanie, czy wyzwolenie utraconych terytoriów łącznie z obwodem ługańskim i donieckim całkowicie, czyli doprowadzenie do likwidacji autonomicznych republik donieckiej i ługańskiej. Bezwzględnie, i to jest dla mnie sprawa bezdyskusyjna, czy Ukraińcy będą w stanie to osiągnąć do jesieni, nie wiem, natomiast taki cel na pewno przyświeca, żeby
obwód charkowski odbić, zniszczyć wojska w rejonie Ługańska, Doniecka i dojść do rzeki Dniepr na kierunku chersońskim. Jeżeli to się uda do jesieni, to będzie to poważny, przełomowy sukces armii ukraińskiej, który moim zdaniem zmusi Rosjan do podejmowania prób przekonania Żałęskiego, żeby chciał z nimi prowadzić rozmowy pokojowe, czy doprowadzić do zawieszenia broni, co moim zdaniem będzie dla Ukrainy niekorzystne, bo Rosjanie mogą przez zimę odtworzyć część potencjału swojej armii. Panie generale, ostatnie 4 dni tak właśnie wygląda? Największa armia świata, armia rosyjska, którą również i nazwijmy to straszy się w kontekście polskim, w kontekście bezpieczeństwa w naszym regionie. Znaczy ja bym był bardzo ostrożny i podchodzę do tych strachów, które nam dedykują nasi politycy z dużym dystansem, bo ta armia widać jaka jest, w jakiej kondycji jest i nie bardzo wiem, kogo miałaby napadać ta armia, chyba że ta armia jest w obliczu napaści przez nas, ale mi się wydaje, że takich warunków do tego, żebyśmy my nękali, Rosję nie ma. Natomiast na pewno na dzisiaj Rosjanie są pozbawieni zdolności. Wie pan, ja widzę coś innego, bo militarne zmagania to jest jedno, ale sytuacja armii rosyjskiej jest zwierciadlanym odbiciem tego, co się w imperium dzieje. Imperium chyli się ku upadkowi. Coraz bardziej zachwiana jest pozycja elit rosyjskich rządzących tym państwem i pozycja Putina. I wydaje się, że najbliższe dni będą rozstrzygnięciem, które spowoduje wyjście Rosji zupełnie i w innej sytuacji niż w tej chwili Rosja jest, bo widać wyraźnie, że się to imperium chwieje. Ci cywile przebrani w generalskie mundury, ci politycy rosyjscy, którzy przebrali się w generalskie mundury i tą armię na wojnę wyprowadzili, zupełnie zniknęli ze sceny. Ich czeka okrutny los, podejrzewam, ale widać wyraźnie, że oni doprowadzili do zguby armię, a tym samym i państwo swoje. Myślę, że jeszcze wśród Rosjan są tacy, którzy myślą rozsądkowo, czy rozsądnie, i którzy doprowadzą do tego, że nastąpią na Kremlu zmiany, które mogą przynajmniej w części uratować twarz Rosji i imperium przed całkowitym upadkiem, bo tu widzę główny problem Rosji. Panie generale, to na zakończenie widziałem takie słowa reportera ukraińskiego, który relacjonuje cały czas to, co dzieje się na froncie, że ostatnie 4 dni to jest no jedno z ważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o współczesną historię. Czy to jest zbyt duże słowa, zbyt duże zdanie, jak pan generał sądzi? Znaczy, dla Ukraińców jest to bardzo ważne. Rzeczywiście to dodaje tą atmosferę, to przeniesienie tego wszystkiego do historii. Na pewno tak, wie pan, dla Zachodu, generalnie Europy, gdzie w zasadzie takie nastroje, bym powiedział, wobec tego terroru energetycznego, który nam aplikuje Putin, to nastroje są wśród polityków Zachodu kapitulanckie. Także oni, wie pan, przychodzą na tym do porządku dziennego, nie patrzą na to. Oni są ponad to, bo oni patrzą na to, czy będą mieli prąd, czy będą mieli gaz i dadzą sprawę ich zwycięstwa pod zimem. Naprawdę nie obchodzą. Ich interesuje w tej chwili to, czy oni będą swojemu społeczeństwu, które, czy wyborcom, elektoratowi móc dać gaz, móc dać prąd. I to jest dla nich kluczowe. Dlatego stąd takie nastroje kapitulanckie, które moim zdaniem bardzo podważają wiarygodność i państw Unii Europejskiej, bardzo mocno mogą destabilizować NATO. Na to bym zwrócił szczególną uwagę. Ja dziękuję serdecznie słuchaczom, widzom, którzy są z nami. Generał Waldemar Skrzypczak, dziękuję za wiedzę, za poświęcony czas. Spokojnego wieczoru, wszystkiego dobrego.